Dziś w programie samorządowym gościmy u pana starosty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie starosto, temat numer jeden to są oczywiście szczepienia, bo wiadomo, następuje stopniowe rozluźnianie obostrzeń, ale warunek jest też taki, że jak najwięcej osób musi się zaszczepić. To prawda, jeżeli chodzi o powiat szczeciniecki, to myślę, że te 21 punktów populacyjnych, które jest czynne, które są w zasadzie w każdej gminie w Szczecinku w dużej części, plus nasz szpital szczeciniecki jako punkt węzłowy i teraz niedawno otwarty punkt szczepień powszechnych, one pokazują, że naprawdę nieźle wyglądamy, jeżeli chodzi o powiat szczeciniecki w województwie zachodniopomorskim. Mam takie zestawienie i z tego zestawienia wynika, że u nas wyszczepienia są całej populacji z rzędu 45%. Mamy powiat kołobrzeski 47, miasto Szczecin 62, więc jesteśmy tak na czwartym miejscu w województwie zachodniopomorskim i przez te następne jeszcze szczepienia, które są zabezpieczone i szczególnie szczepionki, myślę, że jesteśmy w stanie, oby tylko szczepionki były, jak najszybciej to całą naszą szczecinecką populację dosyć szybko wyszczepić. Na każdy dzień jest jakaś pula wolnych miejsc. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Myśmy na początku, jeżeli chodzi o powszechny punkt szczepień, mieli dosyć słabą ilość tych szczepionek, w zasadzie na 3 czy 4 dni wskazanie tylko po 200, 200 i 100 sztuk. Natomiast interweniowałem u pełnomocnika pana wojewody, aby nam zwiększyć ilość tych szczepionek i muszę przyznać, że w zasadzie mamy tę ilość zwiększoną. W tej chwili mamy w zasadzie wszystkie szczepionki, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderne, AstraZeneca. Dzisiaj jeszcze mamy, mogę powiedzieć, na 25 maja 24 szczepionki Moderny, na 26 wolne, na 26 maja 12 Pfizer, na 27 maja 192 Johnson & Johnson, więc zachęcam państwa poprzez telewizję Zachód, aby tutaj korzystać z tej możliwości jeszcze wolnych szczepionek i po prostu szybko się zgłosić i zaszczepić. Wystarczy się zgłosić do punktu? Tak, nie ma tu żadnego problemu. W zasadzie nawet czasami bywa tak, że z tych osób zapisanych, jak obserwujemy, około 4% z różnych przyczyn albo rezygnuje, albo nie kwalifikuje się, więc warto jeszcze też poprzez kontakt tutaj z koordynatorem szpitalu, czy nawet w samym starostwie skontaktować i można tak naprawdę rzutem na taśmę pod koniec dnia dodatkowo jeszcze się zaszczepić poza tymi zgłoszonymi limitami. Panie starosto, zmieńmy troszeczkę temat, przejdźmy do inwestycji. W Zespole Szkół nr 6 na Świątkach funkcjonują dwa takie nowe technika, technikum weterynarii, które już ma pewną historię, i technikum leśne. To technikum weterynarii ma taką chyba najsłabszą bazę, jeżeli chodzi o praktyczną naukę zawodu. Znaczy, to prawda, może ma słabą bazę, ale ma świetnych uczniów i bardzo dobrą kadrę. I przyznam, że wtedy, kiedy kiedyś uruchamialiśmy to pierwsze kształcenie, myśmy podglądali we wrześniu nawet, jak to kształcenie wygląda. Na początku oczywiście było trudno. Dzisiaj myślę, że ci uczniowie, którzy kończą technikum weterynarii w Zespole Szkół nr 6, naprawdę są świetnie przygotowani. Oczywiście część wyposażenia przez lata uzupełniliśmy, natomiast w budżecie powiatu szczecineckiego w tym roku przyjęty jest 650 tysięcy złotych na wykonanie takiego budynku inwentarskiego z pracowniami pod technik weterynarii. W tej chwili dokonaliśmy zakupu dokumentacji technicznej. Chcemy do końca czerwca ją jeszcze przygotować do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli nam się to uda, to w lipcu ogłosimy przetarg na realizację tego zamówienia, tego przedsięwzięcia i myślę, że do końca roku jesteśmy w stanie zrealizować to przedsięwzięcie. Dzięki właśnie tym środkom finansowym myślę, że to kierunek technik weterynarii będzie kapitalnie wyposażony, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pracownie weterynaryjne, a zwierzęta, które mamy, które dzisiaj one są w takim, no powiedzmy, siermiężnym obiekcie gospodarczym, będą miały kapitalne warunki pobytu. Mamy dzisiaj owce, kozy, krowę, świnie, konika, więc tutaj młodzież ma naprawdę doskonałe warunki do tego, aby uczyć się tego zawodu technik weterynarii. Myślę, że ten obiekt, który tutaj mogę tak pokazać, naprawdę będzie kapitalnie wyglądał. Jest w tej chwili już umocowany, gdzie on ma być, w jakim miejscu, jeżeli
chodzi o szkołę i na pewno będziemy chcieli te warunki poprawić, jeżeli chodzi o właśnie kształcenie związane z technikiem weterynarii. No, zawód ten cieszy się coraz większą popularnością i chyba w Szczecinku lecznicy nie narzekają na naszych uczniów. Też tak sądzę. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nawet jeżeli chodzi o w ogóle opiekę nad zwierzętami, no to w sposób szczególny podchodzimy do tego właśnie. Papież kiedyś powiedział, że to są nasi zwierzęta, to nasi bracia mniejsi akurat, tak? A zatem jest wiele takich punktów dotyczących zwierząt, ale też proszę zwrócić uwagę, że no, produkcja zwierzęca jest dzisiaj też takim bardzo mocno opłacalnym kierunkiem w rolnictwie. Są dosyć duże dopłaty, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i potrzebni są technicy weterynarii, którzy no, w szczególny sposób doglądają tych stad podstawowych. Poza tym też proszę zwrócić uwagę, że rozwija się myślistwo, a zatem badanie już tych dzikich zwierząt po odstrzale musi mieć miejsce i to zapewnia właśnie tym nowym osobom, czy technikom weterynarii, czy później te osoby, które skończą technik weterynarii, pójdą na studia weterynaryjne, możliwość dobrego zawodu i dobrej płacy. Panie starosto, przed rozpoczęciem naszego dzisiejszego nagrania mówiłem, że starosta ma tyle pieniędzy, że nie wie, co z nimi zrobić i to w jakiś sposób się potwierdza, no bo kolejna droga doczekała się remontu. No to nie jest tak, że mamy tych pieniędzy tyle, że nie wiemy, co z nimi zrobić. My po prostu staramy się pisać dobre programy, projekty i pozyskujemy środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. Ja zrobiłem sobie jakieś takie założenie, że do każdej złotówki powiatowej najlepiej jak dołożymy jeszcze drugą złotówkę i więcej, jeżeli chodzi o środki pozyskane. I tak mniej więcej się to dzieje. W tej chwili już jesteśmy po procedurze przetargowej i faktycznie na przebudowę drogi powiatowej to jest Szczecinek Świątki na osiedlu tym takim, gdzie zbywamy działki pod budownictwo mieszkaniowe. Myśmy w budżecie mieli zapisane 2 010 000 złotych na realizację tego zadania. 3 tygodnie temu otrzymaliśmy informację od pana wojewody, że mamy zabezpieczone środki finansowe z Funduszu Inwestycji Drogowych 720 000 złotych. Pozostałe koszty to są nasze. No i w zasadzie w tym tygodniu rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Wartość zadania, to, tak jak powiedziałem, było 2 010 000 złotych, a przetarg wpłynęło 5 ofert. Najtańsza oferta to jest 1 718 000, więc jak widać troszkę jeszcze zaoszczędziliśmy na tym przedsięwzięciu. Myślę, że już pod koniec maja, początek czerwca wykonawca wejdzie na realizację tego przedsięwzięcia. Cieszę się też ogromnie, że ponownie wygrała to tutaj, wchodzi na nasz rynek i wygrywa przetargi firma Terbut, czyli nasza lokalna firma, bo po pierwsze to jest firma, która będzie miała tutaj pozostanie u niej, te pieniądze pozostaną z realizacji inwestycji. To są miejsca pracy dla naszych pracowników i to ważne, aby tam, gdzie oczywiście jest ta zdrowa konkurencja, te przetargi wygrywały lokalne firmy. Zostaje prawie 300 000, co z nimi? My te 300 000 chcemy przesunąć na realizację inwestycji związanej z budową Centrum Zdrowia Psychicznego, ponieważ w budżecie mieliśmy 3 500 000 złotych. Kosztorys inwestorski na tą inwestycję to jest 5 300 000 i te 2 miliony trzeba gdzieś jeszcze w budżecie znaleźć, więc jak pan powiedział, że na początku, że tutaj mamy pełno, dużo kasy, wszędzie nie wiemy, co robić, to też poszukujemy w tej chwili ograniczeń, jeżeli chodzi o pewne wydatki. Najlepiej, że one wynikają też z zmniejszonych zadań inwestycyjnych poprzez przetargi, po to, żeby zabezpieczyć realizację inwestycji związaną z modernizacją tych obiektów na ulicy Kościuszki pod Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeżeli chodzi o to centrum, to macie potężnego konkurenta, bo Patronka rozbudowuje się mocno i też ma zamiar prowadzić podobną działalność. Ja się o to nie martwię. Dzisiaj obserwujemy, że te procedury medyczne z zakresu psychiatrii są ogromnie potrzebne, tak, i my zakładamy, że u nas będzie tam funkcjonować i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Oczywiście musimy pozyskać lekarza, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, rehabilitacja psychiatryczna, rehabilitacja domowa, dzienny oddział pobytu dla osób dorosłych, całodobowy oddział pobytu. Dzisiaj psychiatria jest również takim konikiem, jeżeli chodzi o finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dobrze, że w tym zakresie będzie konkurencja. Panie starosto, pozostańmy jeszcze przy quasi-służbie zdrowia. Mam tutaj na myśli Dom Pomocy Społecznej w Bornym-Sulinowie. Pandemia i DPS to straszne połączenie.
No tak. Ja się cieszę, że my w powiecie szczecineckim mamy tylko jeden dom pomocy społecznej. Na przykład powiat koszaliński ma 6 domów pomocy społecznej, więc nasz dom pomocy społecznej jest przygotowany do tego, aby zamieszkiwało w nim 162 mieszkańców. Tak? Poprzez oczywiście pandemię, poprzez częściowe odejście osób, poprzez również to, że osoby starsze na przykład boją się w tym okresie pandemii być kierowane do domu pomocy społecznej. My w tej chwili mamy 131 mieszkańców, więc brakuje nam około 30 mieszkańców i w związku z tym mamy też określone problemy finansowe, dlatego że pobyt jednego mieszkańca miesięcznie to jest 4750 zł, tak? Można pomnożyć sobie razy 30, no to siłą rzeczy brakuje powiedzmy tych 120 czy 150 tysięcy złotych. Natomiast mamy zatrudnienie w domu pomocy społecznej tak jakbyśmy mieli 160 mieszkańców, ponieważ tak zwana standaryzacja zatrudnienia, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w zależności od osób, które tam przybywają, albo wskaźnik 0,8, albo 0,6, jeżeli chodzi o zatrudnienie. I nie mając tych mieszkańców, my nie redukujemy zatrudnienia, bo za chwilę możemy tych mieszkańców mieć, więc to stwarza nam określone problemy finansowe. Ja w tym tygodniu miałem takie spotkanie analizujące to, co jest związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej. Nam może brakować w skali roku około 1 000 000, jeżeli ta tendencja by się utrzymała. Tak? Do końca roku to jest około 500 tysięcy złotych. W tej chwili zrobiliśmy takie przesunięcia, ograniczenie wydatków związanych z jakimiś tam zakupami. Mniej mieszkańców to również mniejsze zakupy żywności, więc też pewne przesunięcia budżetowe zrobiliśmy. Mieliśmy w budżecie zapisane 150 tysięcy złotych na modernizację 10 łazienek w pokojach naszych mieszkańców. W związku z tym zaproponowałem po prostu zmianę tego. Nie zrobimy tych łazienek, no bo musimy zabezpieczyć środki finansowe na bieżące funkcjonowanie, ale też w tej chwili zaproponowałem taką zmianę, która nam w perspektywie przyniesie pewną dywersyfikację środków kosztów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w takim module pierwszym, module drugim na ośrodki dzienne i całodobowe dla osób niepełnosprawnych. Jest taka szansa i możliwość, że można aplikować o dofinansowanie zarówno modernizacji obiektu, jak i później przez 5 lat utrzymanie tego obiektu. I jest szansa na to, że możemy otrzymać na to pieniądze. W tej chwili się przygotowujemy. Gdybyśmy to otrzymali, no to w trybie takim szybkim możemy zabezpieczyć powiedzmy takie przesunięcie i środków i zmodernizować te obiekty, które mamy wolne po takim byłym ośrodku szkoleniowym. W ośrodku dziennym jest założenie, że jest 20 zł na godzinę na utrzymanie mieszkańca. No to razy 8 godzin to jest 160 zł dziennie, razy 20 dni, no to wychodzi nam około 3200 zł. W ośrodku całodobowym pobytu jest 5000 zł dziennie. To jest więcej niż dzisiejszy koszt, który mamy w utrzymaniu w domu pomocy społecznej. Myślę, że to jest też rozwiązanie, które pokaże, że to przesunięcie jest możliwe i zaopiekujemy się wtedy inną jakąś sferą mieszkańców, które mają taką potrzebę. I po drugie, trzeba też wziąć pod uwagę, że powstają prywatne domy pomocy. No właśnie, na terenie powiatu są co najmniej 2. No więc ja wiem o 3, tak? Bo jeden mamy w Bornym Sulinowie prywatny, jeden mamy tutaj na Świątkach pana Kozaczyńskiego, jeden mamy tutaj zaraz za wiaduktem. W tych 3 domach przebywa ponad chyba 120 mieszkańców, więc no trzeba założyć, że część tych osób nie bezpośrednio nie jest do nas skierowane, a idzie do tych prywatnych domów. Tam jest taniej. No, ja nie wiem, czy jest taniej. Taniej to nie znaczy, że lepiej, że jest właściwa obsługa. Nie chcę krytykować kogokolwiek, ja chcę chwalić swój dom pomocy społecznej, bo on jest bardzo dobry, na wysokim poziomie, naprawdę świetnie usytuowany. My w tej chwili chcemy pokazać naszych mieszkańców, czym się zajmują, jakie mają warunki. W tej chwili przewidzieliśmy 50 tysięcy złotych na budowę takiego parku sensorycznego, czyli możliwość różnego rodzaju łamania barier. Mamy dofinansowanie z lokalnej grupy działania 38 tysięcy złotych. Inwestujemy w ten dom, ale też chcemy, jakby biorąc pod uwagę to, że możliwe jest to nie tylko krótkotrwałe tąpnięcie co do ilości mieszkańców, a że będzie długotrwałe, to musimy szukać jakby innych źródeł przychodu i właśnie pomysłem jest organizacja takiej części związanej z zajmowaniem się również osobami niepełnosprawnymi w cyklu dziennym i całodobowym. Czyli pandemia to jest coś takiego, co przysparza kłopotów we wszystkich dziedzinach życia.
Myślę, że tak, że no niestety tak to jest. Jeżeli nawet sobie z czymś poradzimy, no to się okazuje, że z drugiej strony zaraz jest tąpnięcie w innym miejscu, ale ważnym jest, aby szukać rozwiązań i nie czekać, że będzie lepiej, tak? Czyli, no bo może nie być lepiej, a wtedy za rok będziemy dokładać do Domu Pomocy Społecznej nie miliona, dwa miliony. Nam chodzi o to, aby przewidzieć pewne ewentualne zmiany, które mogą się pojawić, nie tylko z pandemią, ale z różnymi innymi przyczynami jeszcze. I wróćmy do początku naszej rozmowy. Widać, że idzie ku lepszemu, bo coraz więcej szczepionek, coraz mniej zachorowań. Ja się cieszę, że faktycznie mówiąc o powiecie szczecineckim mamy takie wyszczepienie, tak? Poza tym proszę zwrócić uwagę, wtedy kiedy rozważano i mówiono o szczepieniach, to z takim sceptyzmem, a po co się szczepić, co coś. Dzisiaj mamy sytuację, w której ogromna rzesza mieszkańców, i to mieszkańców powiatu szczecineckiego, szczepi się, i to jest bardzo dobre. Przykład. Mieliśmy ogromnie dużo zachorowań na początku w szpitalu. Ponad 90% pracowników szpitala się wyszczepiło i dzisiaj nie mamy problemu, mimo ogromnego kontaktu tych osób z różnego rodzaju osobami, czy chorymi, czy zagrożonymi. Dzisiaj nie mamy problemu z chorobą na COVID-19 przez pracowników szpitala. To jest najlepszy przykład. Szczepmy się, szczepmy, bo wtedy będziemy mieli tą odporność populacyjną. Ważnym jest, abyśmy tutaj jak najszybciej taką odporność osiągnęli. I tym apelem kończymy dzisiejsze spotkanie z panem starostą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.